Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Ekstraklasa wraca po długiej przerwie, ale zanim się zacznie, mamy dla Was ciekawą propozycję. Cześć, ja nazywam się Tomek Witas i razem z Wami sprawdzę wiedzę naszych ekspertów. Czas na piłkarską burzę mózgów, czas na wielki quiz o Ekstraklasie. No i jesteśmy już w pełnym gronie, nie przedłużamy. Zaczynamy od przedstawienia naszych uczestników naszego wielkiego quizu o Ekstraklasie. Zaczynamy od pana Bartka. Proszę o kilka słów o sobie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Witam bardzo serdecznie. Bardzo lubię oglądać mecze, z powtórkami też. I interesuję się piłką nożną, odkąd pamiętam. Ja mam jedno pytanie do każdego z was, żeby każdy z was powiedział, od ilu lat jesteście w Canal Plus? 2013. Ponad 10 lat, 11 no, w tym tak. roku. Plus minus, tak. Porządny staż. Panie Adamie. Witam serdecznie. Też mam mówić coś o sobie, czy to już Bartek wykorzystał tutaj cały pułap? Opowiedział też nadzieję. O tobie. Ja również interesuję się futbolem, być może troszkę krócej niż moje przedmówca i chyba staż tutaj w naszej redakcji mam najkrótszy, bo niespełna 2 lata. Najmłodszy uczestnik dzisiaj, Remik Kula. Remik Kula, moje zainteresowanie to sport, polityka, historia. Pracuję w Canal Plus od 4 lat. Panie Rafale. Oficjalnie. Wydaje mi się, dzień dobry, że w tym roku minie 20 lat, odkąd pracuję w Canal Plus. Tak mi się wydaje. Emeryt. Że to jest emeryt, rencista. Niektórzy tyle nie żyją. To prawda. To prawda. Chciałem powiedzieć, że przyjechałem z Lublina, ale już dawno. Na dworcu żeby wreszcie został zapytany. Dzień dobry, Krzysztof Marciniak. Przyjechałem z Warszawy, więc nie miałem daleko, cieszę się. A w Canal Plus pracuję od 2011 roku. Piłką interesuję się trochę dłużej. Roki. Mateusz, przyjechałem z Nowej Woli. Moje zainteresowania to słaby mecz, słaby program piłkarski i potomek z tego programu. A więc wszystko już mamy powiedziane. A w Kanapusie pracuję, ja najkrócej pracuję. A rzeczywiście? No, tak, pracujesz, tak. Rafał wszystko widział na własne oczy, także... Ale mam słabą pamięć i dlatego macie szansę. Duże. Panowie. Przed nami naprawdę najtrudniejszy quiz o Ekstraklasie, jaki widziałem. Nie straszę was, ale widziałem pytania. Nie będzie łatwo, ale zanim zaczniemy, zapoznajmy się z zasadami. W pierwszej fazie quizu 6 graczy walczy w 4 rundach. Każda z nich to wylosowana kategoria ekstraklasowych pytań. Do lat 90., lata 90., 2000-2010, 2010-2020 i czasy najnowsze. Wyznaczony uczestnik może zdobyć 10 punktów. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi pozostali mogą przejąć jego pytanie, uderzając w przycisk. Wtedy odpowiedź warta jest 5 oczek. Do finału wchodzi 2 najlepszych graczy. Dostają 5 pytań z jednej niewylosowanej kategorii i odpowiadają w systemie kto pierwszy, ten lepszy za 10 oczek. W razie niepoprawnej odpowiedzi drugi uczestnik przejmuje pytanie za 5 punktów. Przekonajmy się, kto zostanie quizowym mistrzem Ekstraklasy. Mam tutaj przed sobą 5 kategorii. Wylosujmy zatem pierwszą. Czy są ciepłe kulki? Oczywiście, tylko takie. Nie wiem spośród których wybierać. Rafał, nie wiem do czego nawiązujesz, ale ostrożnie. Zaczynamy od kategorii lata 90. A więc teraz Remek, zobaczymy na ekranie. 97. Jest przodu. To są moje lata. 97. Są tacy młodzi ludzie. Teraz zobaczymy na ekranie 6 kart i spośród nich będziemy wybierać pytania właśnie w tej pierwszej kategorii, w kategorii lata 90. No i pozwolicie sobie, że zaczniemy sobie od pana Bartka, które spośród tych pytań pan wybiera. Bardzo chętnie poproszę trójeczkę. A więc pytanie numer 3 z kategorii lata 90. Zanim jeszcze pokażemy, tylko przypomnę, Bartek odpowiada, ma 30 sekund. Jeśli odpowie niepoprawnie, tej poprawnej odpowiedzi nie pokazujemy i wy, kto pierwszy, ten lepszy, możecie to pytanie przejąć za 5 punktów. A więc będzie jakiś znak, sygnał od ciebie? Czy... Będzie jasny sygnał czytelny ode mnie, kiedy będzie można Bartek przejąć. Wszystko na siebie. A więc nie przedłużamy, pokazujemy. Pytanie numer 3 z kategorii lata 90. Pytanie brzmi. W 1998 roku Ruch Chorzów doszedł do finałowej fazy Pucharu Intertoto. Kto był wówczas rywalem niebieskich? Bolonia, Walencja, Debreceni czy Austria Wiedeń? Zegar rusza.
Ajajaj. To nie jest takie łatwe, jak myślałem. Breczyna, Austria, Walencja, Bologna. Będę strzelał. Jeszcze 10 sekund. Austria. 1. Koniec czasu. Zaznaczamy odpowiedź. Ale nie było znaku sygnału, nie oszukuj, Krzysiek. Kończyło się. Zaznaczamy... Ale nie miał znak sygnał. Spokojnie, najpierw zaznaczamy odpowiedź Austria, Wiedeń. Panie Bartku, przykro mi, to niepoprawna odpowiedź. I teraz daję wam czytelny sygnał. O! Do tego, żeby nacisnąć. Moje się świeci. Mój brawo. Nie wiem, mój nie świeci. Krzysztof. Według mnie Krzysiek, no bo Krzysiek był pierwszy. Wcześniej w czymś. Według mnie Krzysiek był pierwszy. On zanim był znak sygnał. Tutaj już nie ma czasu. Poproszę Bologna. Odpowiedź. To jest Bologna. Bologna. Krzysiek mówi, że Bologna. No i proszę bardzo, 10, przepraszam, 5 punktów. 5 punktów na twoim koncie, widzicie. Sam w nowych zasadach jeszcze się trochę pogubiłem, ale będzie lepiej, będzie lepiej. Pierwsze pytanie za nami. Panie Bartku, no przykro mi. Życie. Krzysiek tutaj przejął, wiedział, że Bologna. Pamiętasz, tak, te mecze? Tak, taki niski napastnik. Giuseppe Signori strzelał rzut karny na cichej. Tak, to pamiętam, taki flashback. A w której minucie? Nie wiem, ale na tę bramkę po lewej stronie, patrząc od kamery. Odwijałem sobie ten mecz na YouTubie, 0 do 1, na wyjeździe 0 do 2, u siebie przegrał właśnie ruch Chorzów z Bolonią. Tak to wygląda po pierwszym pytaniu, zostajemy oczywiście w kategorii lata 90. I teraz pan Adam może wybrać. Który rok ekstra Adam, się uzupełnia? Ja 9-2, więc już tak schyłkowo w tych latach 90. To już lata mogą tak pamiętać. No to idziemy za ciosem czwóreczka, idziemy jedno w górę. A więc patrzymy na pytanie numer 4. A brzmi ono, cała Polska widziała, do których meczów z sezonu 9-2-9-3 rozgrywanych w Niedzielę Cudów odnosi się ten słynny cytat. Widzew Łódź, Wisła Kraków, Legia Warszawa, Lech Poznań, ŁKS, Olimpia Poznań, Wisła Kraków, Legia Warszawa, Olimpia Poznań, Lech Poznań, Legia Warszawa, Górnik Zabrze, czy ŁKS, Wisła, Olimpia, Widzew. Która odpowiedź jest poprawna? Podejrzewam, że moi koledzy doskonale znają odpowiedź na to pytanie. Remek mruga. Musisz się tylko, Adaś, pomylić, nic więcej. Wiesz to, Adaś. Pięć. Trzy, dwa, jeden. Poprosimy o odpowiedź. Spokojnie, panowie, spokojnie. Dajcie mi się pomylić. No wydaje mi się, że będzie to spotkanie, aczkolwiek będę tutaj strzelał. Odpowiedź D, ŁKS Wisła. Nie, przepraszam, odpowiedź C, Olimpia Lech, Legia Górnik. Niech ci będzie, zaznaczam odpowiedź C. Ale myślę, C. że to za dużo nie zmieni. Zaznaczamy odpowiedź C. Ja od razu ci mówię, że niestety jest odpowiedź niepoprawna. Spokojnie, panowie. A więc uwaga, 3, 2, 1. I tym razem Rafał. Jest, wróciło. Strzelam. Nie jestem pewien. Ale... Tu już nie ma czasu. Ełka jest Olimpia, Wisła, Legia. Wisła, Legia. Odpowiedź B. Tak jest. 5 punktów. Ajajaj. Bo to musiał być ŁKS i musiał być Legia. ŁKS wygrał 7 do 1, Legia wygrała 6 do 0. Pamiętny sezon, w którym Legii odebrano tytuł na korzyść Lecha Poznań. Po 5 punktów mają panowie Krzysiek i Rafał. Sprawdzimy, czy przyciski działają jak należy? Brawo. Możemy sprawdzić, no proszę bardzo. No. To wygląda jak Bartkiem. Jeśli chcesz, proszę, możesz przetestować. No działa, działa. No działa. No działa. Tomek, się umawiamy, że mówisz i wtedy dopiero jest... Dopiero jak ja powiem, tak. Dopiero jak ja powiem, to dopiero nie wtedy... Nie, jak to się pomyli, tylko jeszcze jest sygnał, tak? Tak. Panowie, dobra, słyszeliście. Dużo Dobra. Elementów składowych, żeby tutaj wszystko pogodzić. Wiesz, Tomek, że będzie potrzebna wiedza, nie refleks. Kłamał. Dobrze, uwaga. Panowie, trzecie pytanie z kategorii lata 90. Remik, proszę, do ciebie teraz należy decyzja. Możesz sobie jeszcze wybrać oprócz 3 i 4. Piąteczkę poproszę. Zatem poprosimy piąteczkę. Co nietypowego wydarzyło się podczas meczu o tytuł między Legią a Widzewem w 1997 roku? Sędzia doznał kontuzji, kibice wbiegli na boisko, obu trenerów zobaczyło czerwone kartki, sędzia nie uznał aż 4 goli. Tak się składa, Tomku, że na naszym TikToku jest materiał, w którym opowiadam o tym meczu i o tej sytuacji. To jest ustawione! Także Tomku, ustawka. Proszę cię o zaznaczenie odpowiedzi A. Zatem na twoją prośbę zaznaczamy odpowiedź A.
Ja mam czyste serce, ponieważ ja nie układałem tych pytań i też Remik nie mógł tego wiedzieć, ale odpowiedź jest jak najbardziej poprawna. Remik, wychodzisz na prowadzenie, masz 10 punktów. A jak się sędzia nazywał? Andrzej Czyżniewski. Tak, no dlatego pytam. Za to niestety punktów nie ma. To jedziemy dalej. Teraz głos należy do Rafała, który już ma 5 oczek. Także, co? Jakby to nie będę ostatni może. numer, które są? Aha, 3, 4, 5? Nie, to jeden, są 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. No to numer 1. W sezonie 1997-98 w Ekstraklasie zadebiutowała dyskobolia Grodziski Wielkopolski. Kto wówczas był trenerem Biało-Zielonych? Bogusław Kaczmarek, Orest Lęczyk, Jan Stępczak czy Edward Lorenz? No, mina jest ciekawa, powiem ci. Ustawię Bogusława Kaczmarka. Dobrze, zaznaczamy. Odpowiedź A, Bogusław Kaczmarek, czasu nie wykorzystałeś. Teraz diody zapalą się na czerwono. Czyli niestety. Stępczak. I uwaga, panowie, to jest ten moment. Gdzie się świeci? Mój chyba. Tu. Mój się nie, świeci. Nie, Krzysiek. Znowu najszybszy. Zostaje w rodzinie, słuchaj bardzo. Znowu najszybszy był Krzysiek. Słuchamy. Strzelam, bo nie wiem, więc strzelam, że Jan Stępczak. Tak. I jest. Dobrze strzelasz. A więc mamy... Junior. Oddałeś. Mamy remisik, po 10 punktów mają Remik i Krzysiek i teraz do ciebie należy głos. Jeszcze dwa pytania mamy z kategorii lata 90, a więc wędrujemy na sam koniec. Pytanie numer 6. Który z graczy był najskuteczniejszym królem strzelców Ekstraklasy w latach 90? Marek Koniarek, Tomasz Frankowski, Jerzy Podbrożny czy Mirosław Trzeciak? Zaznacz A, Marek Koniarek. Zaznaczamy odpowiedź A i sprawdzamy, czy to poprawna odpowiedź. Tak jest. Ulala. Nie zaskoczony. Przez dłuższy czas nikt nie mógł go dogonić. A Tomasz Frankowski, jak wrócił do ligi, to jednak później już, więc on był takim jeszcze momentem zawahania, natomiast ci dwaj pozostali to nie mieli szans, jeżeli chodzi o dorobek strzelecki. Też było proste. 29 goli w barwach Widzewa Łódź w sezonie 9-5-9-6. No bo nie pasowało mi to z tym. Tomasz Frankowski 21 bramek, Jerzy Podbrożny 25 i Mirosław Trzeciak 18 goli. No to co? Nie masz roki wyboru. Zostało tylko jedno pytanie z dawaj kategorii mi lata 90. Co? Do tej pory znałem odpowiedzi na każde pytanie i podejrzewam, że to będzie pierwsze, w którym nie będę. Nie będziesz znał, tak? Zatem patrzymy na pytanie numer 2. Nie, Stępczaka bym strzelał, ale... No właśnie to powinien był zrobić. No. Nie zawsze jest tak, że... Ale dzięki, bo później ja przyszedł. Uwaga! Który klub zdobył najwięcej tytułów mistrzowskich w latach 90? Widzew Łódź, Legia Warszawa, Górnik Zabrze czy Lech Poznań? Górnik Zabrze na pewno nie. Widzew 2. Legia. Odpowiada nam Roki. A, no tak. Jak ja podbijam Ciuśkowi, no to jest po prostu koleżeństwo. Dobra, Lech Poznań. Zaznaczamy odpowiedź Lech Poznań. I nie trzymamy dużej w niepewności, bo to poprawna odpowiedź. 3 tytuły mistrzowskie Lecha 1990-91. A jak rozstrzygacie 92? 93 w tak zasadzie. Jak jest oficjalnie rozstrzygnięty, okay. Czyli na korzyść Lecha Poznań. Stoliku. To co powiedziałeś? No tak, został rozstrzygnięty. No tak, tak. Stan konta mamy taki po pierwszej kategorii. Bartek i Adam niestety mają po 0 punktów, ale wszystko jeszcze można nadrobić. Uścisnąć rękę. Wszystko przed nami. Druga runda będzie nasza. Remik ma 10, Rafał 5, Krzysiek 20 i Roki 10. A tymczasem jeszcze 4. O, można się odbić. Można się odbić, dokładnie tak. Przypominam, że ostatnia kategoria to już tylko 2 uczestników. Aha, no tak. W finale. A tymczasem... A reszta już może iść do domu. Będziecie stać i oglądać. Uwaga! Kategoria numer 2 to lata 2000-2010. No i patrzymy na numerki... To jest kategoria Bartka. Od 1 do 6. Patrzymy na numerki od 1 do 6 i tym razem zaczynamy od ciebie, Roki.
które pytanie sobie wybierzesz na początek. Kurczę, podejrzewam, że pierwsze na fantazji były układane, czyli może być takie bardzo trudne. Większa analiza. A szóste to już tak na ślizgu. Oczekujesz logiki od naszych kolegów, więc... Ja tylko dodam, że w każdej kategorii jest tak naprawdę po 8-9 pytań, bo w razie, gdybyście mieli równą liczbę punktów, będziemy później zadawać te pytania dodatkowe, więc nie do końca jest tak, jak mówisz. Czyli dopiero tamty był na ślizgu. Tam jest dopiero, wiesz. Tam jest dopiero fantazja. Dobra, to może dwójkę, skoro mi wyszło. Poprosimy o pytanie numer 2 z kategorii 2000-2010. Ilu mistrzów Polski, którzy wygrali ligę w XXI wieku, nie gra już w Ekstraklasie? Jeden, dwóch, trzech, czy wszyscy grają? Jak się liczy? Ja wiem, jak się liczy. Jeden. Ja się nad tym samym, tak? Ale... Tak, zaznaczamy odpowiedź. Odpowiedź jeden. Roki bardzo szybko tutaj wyjaśnił. Chodziło o Polonię Warszawa, tak, która zdobyła mistrzostwo 9-9. Uwaga! Tak. Nieprawda. Nie? A... Nieprawda. Chodziło o Wisłę Kraków. Ale nie, nie, nie. Czyli nie ma punktu. Zabierz mu punkt. Wisła nie gra i chodziło o to, czy Polonia Warszawa w 2000 jak zdobywała, to już... To się nie liczy. To był 20 To był jedyny historii po prostu. I Roki się skompromitował, ale zdobył punkty. Nie, nie, nie. My z Krzyśkiem jesteśmy trochę... Dwa kroki przed wami. Tam, gdzie my idziemy, my już tam byliśmy. I że tak powiem, na punktacji jest podobnie, no bo Krzysiek i Roki mają właśnie po 20 punktów. Nie, to są jakieś... A więc teraz Krzysiek wybiera. To ja poproszę czwórkę. To było ukartowane. A więc wędrujemy do pytania numer 4. Pozostajemy oczywiście to było trudne, nadal. Trudniejsze w sensie. Przy kategorii 2000-2010. Uwaga. Ile razy królem strzelców Ekstraklasy był Maciej Żurawski? Ani razu. Dwa razy, trzy razy, czy raz? Dwie tylko opcje wchodzą w grę i ponieważ nie mam takiej pamięci faktograficznej, ani razu, będę musiał strzelać. Na pewno był dwa razy, a nie wiem, czy był trzeci raz, więc... Wymienił się z Frankowskim też, więc strzelam, że dwa razy. Mm-hmm. Zaznaczamy odpowiedź dwa razy, ale jeszcze nie pokazujemy odpowiedzi. A co jeśli chodziło o młodszego z Maciejów Żurawskich? Ulala! Ja raczej nie, raczej nie miał kategoria, szans. Kategoria była lata 2000-2010 i ta odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa. Kolejne 10 punktów na koncie Krzyśka. No, na razie prowadzenie dosyć pewne. A my wędrujemy do Rafała. Który nie ma dobrego nastroju na razie. Nie, ale spodziewałem się tego. Ale te pytania są trudniejsze niż ta pierwsza kategoria, mam wrażenie. No ale będzie tylko trudniej. No. Kompromitacja, potok. A to zawsze tak jest, że jak masz cztery możliwości wyboru i jedna jest kompletnie, nie powiem dokładnie skąd, ale z czterech liter, to najczęściej jest ta. Nie, pasowało mi, że... Ale ja nawet nie pamiętałem tego trenera. Ja, nie, tak. No, nie wybaczę sobie tego. Oni trójka. Oni nie pamiętali, dlatego by go nie wymyślili normalnie. Trójka, trójka. Patrzymy zatem na pytanie... Numer 3. A brzmi ono, do którego klubu z Legii Warszawa w 2007 roku odszedł Grzegorz Bronowicki? Stjęła Bukareszt, Trwena Zvezda, Górnik Łęczna czy Ruch Chorzów? Trwena. Zdecydowana odpowiedź, a więc nie przedłużamy i zaznaczamy te właśnie propozycje. Uwaga! Są punkty. Dobrze pamiętany transfer? Był taki piłkarz też, te mecze z Portugalią. No ja go jeszcze z Łęcznej pamiętam. Także tak. I brata też, Piotrka. Z Groklinem chyba później też grali w europejskich pucharach. Słucham? Tego co pamiętam, Trwena z Groklinem, był taki mecz i nie wiem czy... Ale tego nie było pytania. Ja wiem, tylko tak dodatkowo. Taki suplement, może punkt chociaż. Adam próbuje zdobyć punkty, ale spokojnie, będzie moja kolej, ale tutaj przede mną jeszcze osoba, która jest też nieźle przygotowana. Na razie w drugiej kategorii nie używasz tego weekend. Cały weekend. Możemy już to Państwu udzielić informacji. Na 90 minut. I TikToku. Zobaczymy, to jest taka lekcja, ile się można w jeden weekend nauczyć na temat Ekstraklasy. To dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Na które? Piąteczka. Zatem patrzymy na pytanie numer 5, a odpowiada Remik, który cały weekend siedział przed komputerem. Który piłkarz Wisły Kraków zagrał na Mistrzostwach Świata w 2010 roku? Marcelo, Junior Diaz, Andrasz Kirm czy Tomasz Jirsak? Nie,
Trochę się pozastanawiam, żebyście myśleli, że nie wiem. Tak jest. Wykorzystuj czas, masz jeszcze 20 sekund. Nie, no jedna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to będzie odpowiedź C. A więc zaznaczamy odpowiedź C. Andrasz Kirm. Dobrze, ale dobrze, dobrze. Ale cool. Słowenia, tak jest. No właśnie miałem zapytać, czy wie, dla jakiej reprezentacji, no ale już odpowiedziałeś, więc niestety, tak? Dla jedyny Słowenii. Piłkarz, który w Wiśle Kraków był powołanym do reprezentacji na mistrzostwa spoza Polski. Tak, tutaj ciekawostka, no, prawda? On musiał znać pytanie, no co? Wszystko by przerobił, to jest niemożliwe. Może komisja dogadał się z komisją, która pytanie wymyślała. A Honduras i Osman Chavez to był 2014, tak? Nie, Chavez był wcześniej, bo on grał w Bełchatowie. Nie, a ty mówisz o Chavezie, tak? Osman Chavez też chyba był na Mistrzostwa Świata, ale nie pamiętam na których. Ale to pewnie 2014. A Johnny Ordinia 2014 pewnie, nie? No też, właśnie, bo też zagrał. No dobrze, panowie, a więc tak, przechodzimy teraz do Adama. Szansa na pierwsze punkty. Na razie na prowadzeniu nadal Krzysiek, a my patrzymy na pytanie numer 6. 24 marca 2006 zadebiutował pierwszy Australijczyk w historii polskiej ligi, Jacob Burns. Barwy którego klubu reprezentował? Zanim będą odpowiedzi. Wisła Kraków, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław czy Pogoń Szczecin? No to będzie Wisła Kraków, z pewnością. Z pewnością. A więc zaznaczamy. Odpowiedź Wisła Kraków. No i to jest radosny moment. Brawo, Adam. Bartek, teraz idziemy za tą presję. Bartek! Dałaś duża, wszystko mi to. Jest duża presja, tylko dodam, że Burns rozegrał w Ekstraklasie tylko 22 spotkania, więc nawet nie pełen sezon. A ty ile zagrałeś? Ja zagrałem na treningu Pogoni Szczecin. I to jest dla mnie nowina. Co prawda rezerw, ale nadal to była Pogoń. Z chłopakami ze sztabu, no to zagrałeś to tak... Wyszedłem na boisko. Nie gałeś się na boisko. Jak mój kosa, przebywałeś na boisku. Dokładnie. No to Bartek, została jedyneczka. Resztki. Poproszę. Ostatni będą pierwszymi, spokojnie. Uwaga. Przedstawicielem którego kraju był pierwszy król strzelców Ekstraklasy, nie będący Polakiem? Serbii, Słowacji, Łotwy czy Zimbabwe? Widzę uczestników, którzy kiwają głowami. No, będę strzelał. Serbia, Słowacja, Łotwa, Zimbabwe. Pięć. Trzy. Serbia. Zaznaczamy odpowiedź. Serbia. Nie pokazujemy jeszcze odpowiedzi. Była taka przyśpiewka. Stanko Svitlica, kocha cię cała stolica, bo ta odpowiedź jest poprawna. Yeah! To był piłkarz, który strzelał nawet z rzutu karnego piękne bramki. Piękne karne strzelał. Zawsze w okienko. W prawy róg bramkarza. Łącznie 24 gole w sezonie 2002. Ale jak go widziałem pierwszy raz w treningu, to myślę... Damn it. Ja bym powiedział, że to jeden z nielicznych królów strzelców, który nie za dobrze grał w piłkę nożną, tak? Przyjemnie się na niego patrzyło. Ale... No tak średnio, ale bramy. Nie naprawdę. Panowie, każdy z was już ma jakieś punkty na koncie. Przejdźmy sobie szybko. Bartek i Adam mają po 10, Remik ma 20, Rafał 15, Krzysiek 30 i Roki 20. A więc trzeba gonić Krzyśka, a przed nami... Trzecia kategoria. Uwaga, dwie już wylosowane. Odrzucam sobie te zużyte piłeczki na bok i patrzymy, co się kryje dalej. Najciekawsza kategoria, według mnie, która brzmi do lat 90., a więc najbardziej oldschoolowo, jak się da. No pytanie, Remik, czy tak daleko zaszedłeś? Najwięcej tam, Tomku, w swoich przygotowaniach. Czyli on zaczął już w poniedziałek. Mówili, że komputera najpierw były kroniki, przecież tak jak ustaliliśmy, Remik. Dobrze, odgrzebałem sobie kategorię do lat 90. No i żeby było ciekawie, tym razem zaczniemy od Rafała. I to ty możesz sobie wybrać. A w którą stronę idziemy? Zobaczymy. Co los pokaże. Zygzakiem. Tak. Rafał może sobie wybrać pytania od 1 do 6. No, postawię tym razem piątkę, bo z piątką Zidane grał w Realu. O, ciekawa symbolika. Pomierzysz. A więc poprosimy o pytanie numer 5 z kategorii do lat 90. Pytanie brzmi, który z klubów najpóźniej zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej? Jagiellonia, Zagłębie, Arka czy Zawisza?
Jagiellonia. Zaznaczamy odpowiedź A. Jagiellonia, ale to była taka pewna odpowiedź, czy taki strzał? Wydaje mi się, że Jagiellonia. Dobrze ci się wydaje. Jagiellonia, Białystok, 1987 rok. No a wcześniej... Janusz Wojcik był trenerem? Chyba. Mogło bracia Bajerowie, tak? Tak? Oni później grali w Pucharze. Cezary Kulesza. Cezary Kulesza, Kulesza wchodził na zmianę. Tak, tak, tak. Zagłębie 85, Arka 74 i Zawisza. Remek raczej gustuje, wiesz, takie lata 40, 50. Janusz Wojcik później trenerem. A nie, ale może awansował. Ale 20-lecie, więc... Moim zdaniem awansował. Tego nie spodziewałem, ale no dobrze. Są kolejne punkty na koncie Rafała. 25 oczek. Spokojnie, chodzi o to, żeby nie był ostatni. I będę zadowolony. No to wędrujemy sobie. Wędrujemy sobie po tej mapie. I teraz uderzamy do Adama. To ostatnio jak poszła szóstka, to może jeszcze raz. Szósteczka, tak? Ona była szczęśliwa, tak? No, była, była. No, szóstka, numer, Rafał? Szóstką, kto cię pierwszy kojarzy? Nie wiem. Tomasz Hajto. Zerkamy wyżej, ale okej. Zerkamy na pytanie dla Adama. Jurij Dżokiew. Który zespół tuż przed objęciem posady selekcjonera reprezentacji Polski w 1981 roku trenował Antoni Piechniczek? Górnik Zabrze, Odry Opole, Stal Mielec czy Ruch Chorzów? A to jeszcze trenerskie takie. No, on trafił na ciebie idealnie. Idealnie. Chyba na kursie mieliście takie rzeczy. Chyba. Od tego zaczynaliście. Jest portret trenera Antoniego Piechniczka w szkole trenerów, ale niestety tam historii i klubów, które prowadził przed reprezentacją, nie było. No, będę strzelał, nie ukrywam. Wydaje mi się, że Górnik Zabrze raczej nie. Na Odrę Opole też bym nie stawiał. Uwaga. I zastanawiam się pomiędzy Stalą i czas Mielec na odpowiedź. I Ruchem. Strzelaj. I pójdę w Ruch Chorzów. Zaznaczamy odpowiedź. Ruch Chorzów. Która jest poprawna? Górnik był po kadrze. W takim układzie. Tak jest. Ale mimo tego, że odpowiedział dobrze, to wszyscy czekali z przyciskami. To mnie zastanawia. Tuż przed, faktycznie, tuż przed Mundialem 8-2 prowadził Ruch Chorzów, dobry strzał. To też ważne, nie? Że jak się nie wie, to żeby dobrze strzelić. Znaczy, droga eliminacji tutaj pomogła troszeczkę. A więc tak, 10 punktów Bartek, 20 punktów Adam, Remik również 20, Rafał 25, Krzysiek 30 i Roki 20. Roki, wybierz sobie teraz pytanie. To konsekwentnie dwójkę. Konsekwentnie dwójkę. Dobrze, mam to pytanie także ja, a więc patrzymy. W którym roku swój jedyny tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Sząbierki Bytom? Szacunek, będziesz wiedział. 1975, 1980, 1972, 1965. Kurczę, 80 chyba, ale mogę poudawać, że się zastanawiam. Oczywiście. Czy można korzystać z telefonu? Nie, dobrze. Dobra, 80. Zaznaczamy odpowiedź B. 1980, mówi Roki. Brawo, szacunek. To jest szacunek, respekt na dzielni. To jest... Szacunek ludzi duża rzecz. Ale nie trzymamy w napięciu. Muszę powiedzieć, że za szybko te dżingle tutaj wpadają. Chciałbym zbudować jakąś narrację jeszcze. Ale to... Myślę, że przy Rokim nie ma co budować. Specjalnie. No dobrze, no to... Roki się wyrównał punktowo z Krzyśkiem. Panowie idą łeb w łeb. Nie ma lekko. Panie Bartku. Jedyneczka. Jedyneczka. Jak wolna jest, poproszę. Może być. Tak. Zerkamy na pytanie. Pierwszego obcokrajowca w historii Ekstraklasy zakontraktował lub zakontraktowała Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań czy Widzew Łódź? Nie ukrywam, że nie jestem pewien. Ale rzeknę. Widzew Łódź. Zaznaczamy odpowiedź. Widzew Łódź. Niestety. Niestety. I to jest ten moment. Jest. Zaświeciło się. Ale to było dużo, dużo z nim powiedziałeś, Tomciu, znak sygnału, ale tutaj startowy.
Liczy się efekt, liczy się to, co się dzieje. Teraz restart. Ale słuchajcie, teraz trzeba. To jest ostatni raz, kiedy tak się dzieje, ale jeszcze dajmy Adamowi odpowiedzieć. Natomiast tak, musimy pilnować możemy tego momentu. Możemy jeszcze raz robić dla sprawiedliwości. Nie, dobra. No, już tam jedziemy z tym światem. Ale ja i tak pewnie, nie jestem też pewien, będę również strzelał i postawię na Legię. Stawiasz na Legię, a więc zaznaczamy Legię. No to masz można przejmować dalej, czy nie? To już niestety. Niestety nie możemy przejmować dalej. Nie przemyśleliście tych zasad. Dlaczego? Jagiellonia. Pewnego Litwina. Jagiellonia. Słuchajcie, no nazwiska nie są łatwe, ale tak, sylabicznie sobie je wypisałem. Valdas Kasparavičius, Gintaras Kvilyunas i Algis Mackiewicius. Oni w 1989 roku dołączyli do Jagiellonii Białystok. Taki zaciąg zagraniczny, nie do końca, no bo z bliskich jednak rejonów, ale... Ale gdzieś kiedyś czytałem, że w tę transakcję zaangażowane były kasety wideo z pewną zachodnią produkcją, taką NRD-owską. Z branży wyszukanej. Tak. No to panie Remigiuszu, to jest pana moment. Tomku, zaznacz trójkę. To już odpowiedź, tak? To już odpowiedź. Ciemno. Dobrze. Pytanie numer 3. No i tylko powiem, że ono jest naprawdę bardzo ciekawe. Na nie popatrzyłem teraz. Poprosimy. Który klub z Ekstraklasy jako jedyny zdobył w 1978 roku trofeo Colombino? Słynne trofeo Colombino. Górnik Zabrze, Stal Mielec, Legia Warszawa czy Odra Wodzisław? Czy tam dotarły twoje notatki? Wszędzie dotarły, Tomek. Odpowiedź B. Zaznaczamy. Odpowiedź B, czyli Stal Mielec. Dotarły. A pytałem o Henryku Kasperczaku i akurat właśnie była informacja o Stali Mielec i tym dobrze. A w którym roku jeszcze Stal była wysoko? Rok później, w 1979 roku. Dokładnie tak, na czwartym miejscu. To taki turniej, w którym grały kluby z całego świata, i brazylijskie, i te małe, i te większe. W 2014 roku na przykład Barcelona wygrała właśnie trofeo Colombino, a więc kolejne punkty na twoim koncie. Masz ich na ten moment 30, tyle samo co Krzysiek i Roki, ale teraz to Krzysiek będzie miał szansę na to, żeby się odbić. Nie mam wielkiego wyboru, więc czwóreczka, po raz trzeci. Poprosimy o pytanie numer 4, a ono brzmi: w którym roku w najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutował Górnik Zabrze? 1956, 1938, 1966, 1960. To one chyba najtrudniejsze z tych czasowych. Remek by wiedział. Zaznacz, proszę, odpowiedź A56. A więc zaznaczamy odpowiedź A, 1956. Adam się przygotowuje do naciśnięcia na grzybek, ale nie będzie musiał, bo to poprawna odpowiedź. No, na razie tutaj Krzysiek ci bardzo dobrze idzie, muszę przyznać. Trochę szczęścia. Jednak to, co wiedza, to wiedza. Fałszywa skromność. Ekspert nie myśli, ekspert wie. Przed nami ostatnia, mam tutaj jeszcze dwie piłeczki, przed nami ostatnia w rundzie zasadniczej, o proszę, już się sama otworzyła, rwie się do wylosowania. Bartek 10, Adam 20, Remik 30, Rafał 25, Krzysiek 40 i Roki 30. Tak to wygląda na ten moment. Pamiętajcie, że po tej kategorii, jeszcze trzymam odwróconą, tylko dwóch najlepszych zostanie w grze. Jeśli będzie równy wynik punktowy, to zadajemy dodatkowe pytania, które gdzieś tam są w zapasie. A są repasaże? Jutro. Nieprzewidziane. Po tej fazie dzielimy punkty na pół. O. Tak. I rozgrywamy na grupę. I grupa mistrzowska. Tak jest. Uwaga. Kategoria czwarta to kategoria 2010-2020. A więc czasy już troszkę nowsze. No i tym razem tak sobie zerkam, od kogo jeszcze nie zaczynaliśmy. Może Remik? Dobrze. Siła spokoju. Poproszę numer 4. Poprosimy o numer 4. Uwaga, pytanie brzmi: na Euro 2012 Franciszek Smuda do szerokiej kadry powołał 26 zawodników. Na liście rezerwowej znalazło się jeszcze 7 piłkarzy, w tym 3 z Ekstraklasy: Grzegorz Sandomierski, Michał Żyro oraz Arkadiusz Piech, Arkadiusz Głowacki, Dawid Plizga czy Waldemar Sobota. No i to jest to pierwsze pytanie do mnie,
że mam wątpliwości. Dziesięć sekund. Strzelanko będzie? Mam dwa typy po prostu. A jesteś w główce? Dobra, daj A. Uwaga. Zaznaczamy odpowiedź A. Uwaga. Arkadiusz Piech. Myślałem jeszcze nad Głowackim, bo wydaje mi się, że tam była też podobna historia, ale... No, powiem ci tak. Głowacki też był na liście rezerwowej, no ale on nie grał wtedy w Ekstraklasie. Trabzon nie był. Okej, okay. Dokładnie tak. Więc tutaj był delikatny szwindel, to prawda. No, brawo, brawo, Remciu. Brawo, ale są kolejne punkty. No na ten moment to ty i Krzysiek weszlibyście do finału, no ale jeszcze kilka pytań przed nami. Także patrzymy dalej na kafelki. Uwaga, kogo by tutaj wybrać? Może Rafała? No wezmę znowu Zidana. Znowu? Czyli pięć. Znowu piąteczkę, a więc patrzymy na pytanie numer 5. Ja już je widzę, poprosimy. Pytanie brzmi. W 2011 roku do użytku oddano stadion miejski w Gdyni, na którym mecze do od tamtej pory rozgrywa Arka. Gdzie rozgrywała swoje spotkania podczas budowy tego obiektu? Stadion na stadionie rugby. W Gdańsku. Stadion Rugby. Komentowałem tam mecze. Dobrze. Czas nie był potrzebny. Okay. W takim razie spokojnie, spokojnie. No skoro Rafał jest tak pewny siebie, no to my tę odpowiedź jak najbardziej potwierdzamy. Na sztucznej murawie. Tak było, tak było. A więc kolejne 10 punktów, 35. Dzięki Zizu. Tak. Symbolika na razie trzyma się mocno. Dwa pytania za nami, patrzymy dalej. Kategoria 2010-2020. No to teraz... Może Rocky? To znowu dwójka chyba. Skoro idzie, to nie ma co zmieniać. Skoro idzie, to nie ma jaki co piłkarz zmieniać. Z dwójką? No, dobrze, dobrze. Poprosimy o pytanie numer 2. Ja też myślałem. Brawo. Fajny, trafu fajny. W sezonie 2010-11 trenerem mistrzowskiej Wisły Kraków był Robert Maskant. Kogo podczas celebracji przewiózł po murawie stadionu rowerem? Z cygarem, wiesz. Patryka chyba, Małeckiego, Bogusława Cupiała. Z cygarem? Maura Melikstona. Pamiętam, że palił cygaro i jeździł tym rowerem. I nie wiem, czy robił to jednocześnie. Okay. Ale kierowca czy pasażer? No może jeden i drugi, ale wydaje mi się, że Maskanta tak kojarzy z tym cygarem po fecie, na fecie. Rower miał przerzutki. A był bliski zwolnienia, ale derby wygrał na Krakowie. Robiłem ten mecz, pamiętam. Kurczę, to nie jest takie pytanie. Myślałem, że to będzie łatwe pytanie. Wiedzowe dla mnie. Tak. Trzy. Hipsterskie bardzo. Dwa, jeden. Dobra, Patryka Małeckiego. Strzał. Patryk Małecki. No ponownie są osoby w studiu, które kiwają głową. Słusznie, słusznie. Patryk Małecki. Tak podpuszczałem z tym cygarem, że może Bogusław Cupiał. No właśnie myślałem, że Krzysiek mnie tutaj chce wytrącić. Dobrze, Krzysiek próbuje. Zbić z pantałyku, ale... Trzy osoby mają po 40 punktów. Rocky, Krzysiek i Remik. No to wiedziałem, teraz, że Patryk Małecki taki wariacik, nie? Tam na rowerku. No, pasuje to do niego. No. Panie Bartku. Jestem. Zapraszam. Bardzo chętnie. Nie no, trzeba dobrze zejść z tej sceny. Dlaczego zejść, to można na niej zostać? Niekoniecznie niepokonanym niestety Bartka. Słuchaj, kwestia trzech. Dobry bez dwójkę, tak, pójdziemy razem. Zaraz. Na wszystkie te trzy odpowiadasz poprawnie i... Biorę wszystko. Trójeczkę poproszę. Poprosimy. Więc o pytanie numer 3. Którego klubu trenerem nie był Marcin Brosz? Odry Wodzisław, Górnika Zabrze, Korony Kielce czy GKS-u Bełchatów? Tan, tarana. No cóż. 10 sekund. Biorę z głowy, czyli z niczego. Bełchatów. Zaznaczamy odpowiedź D. GKS-u Bełchatów nie prowadził Marcin Brosz. Czy tak faktycznie było? Było. Ta-dam. Widzisz, mówiłem. Już 20 punktów. Dzięki Rocky. Jedyny aplauz, jaki usłyszałem. Że lubicie Bartka. Wychodzi wszystko teraz. Panie Adamie. Dziękuję za to pytanie. No to ja również za czasem jak Rocky. Szósteczka, kontynuuemy passę. A więc ostatnie pytanie z tej listy. Pytanie numer 6. W
sezonie 2016-17 po raz drugi królem strzelców Ekstraklasy został Marcin Robak. Nie był on jednak jedynym zdobywcą tej nagrody. 18 goli strzelił również wówczas inny zawodnik. Kto to był? Kosta Wasiliew, Carlitos, Igor Angulo czy Marco Paixão? Fajne pytanko. Moja pierwsza myśl i takie skojarzenie poszło w Paixão. A jaka będzie ostatnia? Bramek. Ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, że Wasiliew nie. Za dużo na kostie, nie? Carlitos, nie wiem, czy już był w Ekstraklasie wtedy, a Igor Angulo wydaje mi się, że był nieco później. Ale nie jestem tego, nie jestem pewien. Metodycznie podchodzi do odpowiedzi. Ale pierwsza myśl, jakby pierwsza myśl była Marco Paixão, więc idę w Portugalczyk. Zaznaczamy odpowiedź. Ale tak szybko w naszych twarzach też. Tak, nie? Tak. Ale widział ten... Miałem wasze szanse, że jesteście gotowi. Myślałem o Marco Paixão, ale jednak... Uwaga. Bartek kiwa głową. 30 punktów na koncie Adama. Make or break. Poprosimy. No. Nie ma tutaj innego wyboru. Poprosimy. Ale on już ma dużo punktów, on nie musi oddać. Odda pytanie. Może oddać. Uwaga. Mamy pytanie. Królem strzelców Ekstraklasy z największą liczbą goli w XXI wieku został Marcin Robak, Christian Gytkier, Nemanja Nikolić czy Robert Lewandowski? Lewandowski miał mało. Robak był królem strzelców w barwach łączonej Pogoni i Piasta Gliwice. Gytkier miał 20, a Nemanja Nikolić wydaje mi się, że 28 i bił te rekordy Koniarka. Ja zresztą miałem pytanie o Koniarka wcześniej, także... Mam takie wrażenie, że przy układaniu pytań po prostu odpalono ten listę strzelców. Tak, Nemanja Nikolić, moja odpowiedź. Zaznaczam odpowiedź Nemanja Nikolić. Odpowiedź poprawna. 28 punktów, to się zgadza. I tak, Gytkier miał 24 bramki. Więc powiedziałem 20. A to z liczbami. To zabierz się. Tylko 5. Ale ja powiedziałem, na kilka kolejek przed końcem miał 20. Tak. O to mi chodziło. Słyszeliśmy wszyscy. Robak 22 i 18. Lewandowski także 18 w sezonie 2009-2010. No i tak. Jednego uczestnika finału już mamy. Jest nim Krzysiek. 50 punktów na koncie Krzyśka i teraz patrzymy sobie dalej. Roki i Remik mają po 40, a więc musimy to jakoś rozstrzygnąć. Co, w oktagonie, nie? Tutaj mamy, jest dobra akurat przestrzeń. Papier, nożyce, kamień, chyba będą sprawiedliwe. Roki jest wyższy. Słuchajcie, zanim przejdziemy sobie do tej rundy, no to tak. Panie Bartku, panie Adamie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Panie Rafale. Było mi bardzo miło. Mi również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nagramy jeszcze taki odcinek kiedyś. Nagramy razem coś, wierzę. Dobrze, może. Dziękuję panowie. Czas pokaże. Tylko muszę wiedzieć, miesiąc wcześniej będę w tygodniu ustalał jeden z ręka. Dwudziestolecie międzywojennej Ekstraklasy. O. Zrobimy taką kategorię. Nie, bo to trzeba się będzie naprawdę uczyć. Posiedzimy razem w weekend. A więc zaczynamy małą dogrywkę. Remik i Roki mają po tyle samo punktów, no i teraz zmierzą się o wejście do finału. Dostaną po jednym pytaniu do pierwszej skuchy. Mam nadzieję, że pytań zapasowych nam wystarczy. No to co, panowie, jakoś musimy to rozstrzygnąć. Papier, kamień. Kto zaczyna? Najlepsza technologia, raz, jaka może być? Raz, dwa, trzy. Wygrałem, to znaczy, że zaczynam, czy Remik zaczynam? Zaczynasz. Okej. W ostatniej kolejce sezonu 2016-17 toczyły się dwa równoległe mecze decydujące o tytule mistrzowskim. Legia grała z Lechią, a Jagiellonia z Lechem. Jakim wynikiem zakończyło się to drugie spotkanie? Tam Lech prowadził. 1-1. 2-1 dla Lecha, 1-0 dla Jagiellonii, czy 2-2. Lech prowadził. Wtedy pojawił się chyba Arvydas Novikovas na boisku. Serpentyny się też pojawiły. Tak, i zrobił różnicę. Nie pomaga. I chyba dwa gole musiała wtedy Jagiellonia wypracować z jego udziałem, czyli było 2-1. I skoro nie ma takiej odpowiedzi, no to Lech pewnie na 2-2. No to stawiam na 2-2 chyba, bo tam wydaje mi się, że Piotr Tomasik miał na nodze Mistrzostwo Polski. Jak były te serpentyny, oni jeszcze grali, tak? Panowie! Uwaga! 3, 2, 1. Dobra, to stawiam na 2-2. Stawiasz na 2-2. Brawo, czasie, ale... Zaczamy tę odpowiedź, no i patrzymy. Stajesz w grze. To teraz czas to było na proste, remika. I jak długo obowiązywał system rozgrywek, w którym po 30 kolejkach punkty były dzielone przez 2? 3 sezony, 5 sezonów, 4 sezony czy 6 sezonów? Nie wiem. Powiem tak.
Te pytania nie były równe, to po pierwsze. Od tego zacznę. Ale ty nie policzyłeś tego, gdzieś przygotowywałeś? No właśnie będę liczył teraz, no Rafał, daj mi chwilę. Nie przeszkadzaj, Rafał. Odpowiedź C. Dobrze, zatrzymujemy. Mówisz, że 4 sezony. Tak sądzę, że od sezonu 2013-14 kolejne 4 sezony. Mhm. Uwaga. Grasz dalej. Brawo, brawo, Remi. 13-14 do 16-17. Rocky, wreszcie masz godnego rywala. Czujesz presję? Presję to czujesz, wiesz, kto i gdzie. A powiem. My tu się bawimy. Wracamy więc do kategorii pierwszej, do kategorii do lat 90. Tutaj nam jeszcze kilka pytań zostało. Moja koronna. Ile miast, których przedstawiciele wygrali Mistrzostwo Polski, nie leży już w obrębie naszego państwa? Jedno, dwa, trzy. Nie ma takiego przypadku. Łatwy rok. Moim zdaniem to było Wilno i Lwów, ale czy drużyna z Wilna była mistrzem Polski? Nie wiesz? Skandal. Kompromitacja. Lwowa była na pewno, ale... Wilno. Jakieś śmigły. Albo coś. Dobra, Iris. Pięć. Cztery. Dobra, jeden. Trzy. Zaznaczamy. Odpowiedź... Jedno, przepraszam. Rocky. Jedno miasto. Mówi Rocky. Jak jest naprawdę. Tak. Oczywiście tylko Pogoń Lwów 4 razy w latach 20. Hardkorowe pytanie przed nami. Nie ukrywam. Zerkamy. 15 miejsce. W klubie 300 zajmuje Witold Będkowski. W barwach którego klubu rozegrał wszystkie 376 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej? No to jest przesada. Jak miał na imię? Lecha Poznań, GKS-u Bełchatów, ŁKS-u Łódź, Pogoń Szczecin. No ja akurat to wiem. Ale to właśnie data urodzin decyduje. Tak. Mam jedno skojarzenie, ale... Wszystkie 376 spotkań. Pięć. Dobra, daj ŁKS. Trzy. Dobra, zaznaczamy ŁKS. Idą łeb w łeb. Grają dalej. Tak? Wydaje mi się, że no, tyle samo meczów panowie ma... stwierdzili już, że to, ta odpowiedź jest poprawna. No, to jest poprawna. Tak, tak, tak. Jest poprawna. Idziemy dalej. Równie hardkorowe pytanie z tej samej kategorii dla Rockiego. Skąd teraz widzisz, teraz już nie ma łatwych pytań. Teraz są same trudne. W barwach którego klubu grał Włodzimierz Mazur, który w sezonie 1976-77 zdobył koronę Króla Strzelców? Wisły Kraków, Polonii Bytom, Zagłębia Sosnowiec, Szczecin Gorzów. Tak jak powiedziałeś. Ja powiedziałem Rafałowi, jaka jest według mnie poprawna odpowiedź. Ale nie ma tyle problemu. Więc to tyle. Piąta odpowiedź jedna z nich. Trudny orzech do zgryzienia dla Rockiego. Twardy orzech do zgryzienia. A, może być i twardy. Waga orzechu nie ma znaczenia. Łatwe. Ja bym musiał ojca spytać. I utrafił przyjaciel. 5, 4, 3, 2, 1. Daj mi Polonię Bytom, ale to strzał. Strzał w Polonię Bytom. Okazuje się niepoprawny. Sosnowiec? Było to Zagłębie Sosnowiec. Zagłębie Sosnowiec mi się z Jarosikiem kojarzyło bardziej. Pytanie decydujące. Emocje są naprawdę już tutaj dosyć wysoko. Stawiam piłkę wysoko na 11 metrze. Pamiętaj, że... no, pamiętaj Remek, że bronisz, bronisz i to jest, i honoru to Ligi Plus. I to, są, to jest piękne pytanie, bo... Mamy już, tak? Niech już przeczyta to! Dwa razy w historii polskiej ligi. Królem Strzelców zostało 3 zawodników. Po raz pierwszy w sezonie 63-64, drugi raz w rozgrywkach 97-98. Z 14 golami na koncie tytuł zgarnęli Arkadiusz Bąk, Sylwester Czerszewski. A możemy powiedzieć, czemu się zaśmialiśmy? Za chwilę powiemy, tak. Mariusz Śrutwa, Adam Kompała, wywołany temat. Mamy to. Powiemy, że rozmawialiśmy o tym przed programem. No nie mogłem tego upilnować. No. Ale warto powiedzieć, że wiedziałem, że to był Mariusz Śrutwa i właśnie taką odpowiedź wskazuję. Zaznaczamy tę odpowiedź. Nie mogłem tego upilnować, jak rozmawialiście o tym przed programem, tylko się śmiałem, bo wiedziałem, że to pytanie może paść.
No ale było ono gdzieś tam poza kolejnością. Tak to wygląda, tak to wygląda. W finale witamy Remika i Krzyśka. Panowie, dziękujemy wam za udział. To nie ostatni raz. Pokoli, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Zobaczymy. Świetnie się bawiliśmy. Mateusz będzie cały czas tak. Dobra. Dziękuję panowie. Dziękujemy. Dzięki. Zatem jedziemy z finałem naszego wielkiego quizu o Ekstraklasie na placu boju. Już tylko Remik i Krzysiek. Panowie, wyzerowane punkty. Zaczynamy zabawę od nowa. Przed wami, mam nadzieję, że tylko 5 pytań finałowych. I zasady polegają na tym, że tutaj gracie już w systemie kto pierwszy, ten lepszy. Po przeczytaniu przeze mnie pytania pojawiają się podpowiedzi, ale wy już wcześniej możecie kliknąć grzybek, no ale wtedy nie pojawią wam się odpowiedzi. Ale może też będziecie znać od razu odpowiedź na zadane pytanie. Pytania oczywiście nadal warte po 10 punktów. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi jednego z was, drugi może przejąć pytanie i zdobyć 5 punktów. Tak to wygląda. Została nam jedna kategoria, którą trzymam w tej piłeczce. Wiemy, która to będzie, no ale musimy się upewnić oczywiście, żeby wszystkie wątpliwości rozstrzygnąć. Jest to oczywiście kategoria czasy najnowsze, a więc czasy po 2020 roku. Uwaga! Przed nami pytanie pierwsze. Który z tych klubów jest najniżej w tabeli wszechczasów Ekstraklasy? Raków. Proszę bardzo, nie czytam dalej. Radomiak, Radom. Zaznaczamy odpowiedź Radomiak. I to będzie odpowiedź poprawna. 10 punktów. Łatwe? Łatwe, bo Warta była mistrzem Polski, Piast był mistrzem Polski, Raków był mistrzem Polski, Radomiak całkiem niedawno awansował do Ekstraklasy, więc siłą rzeczy nie mógł nastukać aż tylu punktów. 49. miejsce. Niżej z obecnie grających w Ekstraklasie, oczywiście tylko Puszcza Niepołomice, bo to ich pierwszy sezon. No Krzysiek ma bardzo dobry refleks właśnie, już to pokazał w pierwszej rundzie i widzę, tak, że tutaj muszę bardzo spieszyć. Trzeba być w gotowości. No to jedziemy dalej. Drugie pytanie z kategorii czasy najnowsze. Z jakiej ligi do Ekstraklasy przyszedł Steve Capuano? Jako, że to jest czas Pawola Stania, to przyszedł z Ligi Słowackiej. Pojawiły nam się takie warianty odpowiedzi. Jest tam także Liga Słowacka. Ją zaznaczamy. Brawo. Mamy remisik. Przed nami jeszcze 3 pytania. No i idziemy po kolei. Jakiej narodowości jest obywatelem Izraela? Szybko Krzysiek odpowiada, nawet nie zdążam przeczytać pytania do końca. Pokażmy jeszcze warianty, oczywiście z czasu nie musimy liczyć. Krzysiek powiedział, że izraelskiej. Te zaznaczamy, jest to odpowiedź poprawna, a więc 20 punktów na koncie Krzyśka, 10 punktów na koncie Remika. Już wiem, jak się przygotować do następnej edycji. Zupełnie refleksem. Mówiliśmy w pierwszej rundzie o tej maszynie do refleksu dla bramkarzy. Tak, tutaj by się to zdecydowanie przydało. Czwarte pytanie przed nami. Krzysiek na prowadzeniu. Jeszcze wszystko tutaj jest nierozstrzygnięte. Który z wymienionych piłkarzy ma na koncie najwięcej bramek w Ekstraklasie? O kurde. No prosimy. Siłą rzeczy wziąłem to. Pięć. Robert Pich. 4. Dobrze. Zaznaczamy odpowiedź A. Robert Pich. Brawo. No i przed nami. W ostatnim quizie chyba z Rokiem i Ćwiąkiem było o Eriku Exposito i tak. A bym odpowiedział źle. Odpowiedziałbym źle na to pytanie, ale no dlatego, że się zasugerowałem jakąś jedną odpowiedzią, ona została w mojej głowie, dopiero jak powiedziałeś Robert Pich, to się zacząłem zastanawiać, że pewnie to jest... No staż jednak jest po jego stronie po prostu. Pich 52. Iszak 47, Carlitos 41, Exposito 49 bramek. Różnica niewielkie, ale faktycznie Robert Pich tych goli w barwach Śląska troszeczkę zdobył. Panowie, piąte pytanie. Macie po 20 punktów. Teraz refleks będzie liczył się jak nigdy. Kto wykonuje najwięcej driblingów w trwającym sezonie Ekstraklasy?
Jeżeli wśród odpowiedzi jest lider, no to jest nim Christopher Walder. Mhm. To teraz pokażmy. Tam był Exposito, Schmidt, Żukowski i Welde. A najwięcej ma... Welde. Brawo. Tak to wygląda dzisiaj, że Remik... ryzykować, bo Krzysiek by mnie wyprzedził. No, zaryzykowałeś to, prawda, ale to pytanie akurat było pod tym kątem dobre, że mogłeś na nie odpowiedzieć bez wariantów odpowiedzi. 30 do 20 w finale. Remik okazuje się zwycięzcą. Remik, który cały weekend siedział przed komputerem, czytał o Ekstraklasie i na rundę wiosenną, tę już prawidłową, jest przygotowany. Jestem gotowy. Statystyki mam akurat sprawdzone, dryblingi między innymi. To... Wielkie gratulacje. Dziękuję. Krzysiek, również dziękuję za udział. Dzięki, gratulacje dla Remka, bo naprawdę super robota. Dziękujemy naszym widzom także za uwagę. Mam nadzieję, że wy także się dobrze bawiliście. No i co, zapraszamy na sezon, na rundę wiosenną Ekstraklasy, oczywiście na antenie Canal Plus Sport. Do zobaczenia. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak ci wygodnie.